Wojska, z 13 Baźleskiego, 15 Berkiza i z 2 Sebastiana Benisza. Druga linia do prawej strony Błaszczykowski z 16, Dudka z 5, Polański z 7, Obranek z 10, w środku Murawski, a przed nim Murawski z 11, Robert Lewandowski z 9. Aż 83% Polaków jest optymistami, ale żeby być optymistami, trzeba gdzieś zdjąć z nich tę presję, która na nich ciąży, co że radzili w pierwszej głowie presją. Oby poradzili sobie w dzisiejszym spotkaniu. Oto obie ekipy. Polska na biało, Rosja na czerwono. Odpowiedź jest jedna, odpowiedź jest prosta. Kto dzisiaj wygra, kto? Polska! Odpowiedź jest jedna, odpowiedź jest prosta. Kto dzisiaj wygra, kto? Polska! Odpowiedź jest jedna, odpowiedź jest prosta. Kto dzisiaj wygra, kto? Polska! I tak ma być, są tu kibice. Widzę tutaj przed nami setkę zwycięstw. Yo, nie gra solo, ja łapię te za mikrofon. Mam tu ten polot, plus słowa mają kolor. Maluję to jak tęce na niebie. Więc za niebie jest raz to lepiej, bo przecież możemy grać to grubo. Bo kiedy gramy uzon, żaden nie może nas zatrzymać, gdy gramy ludziom, damy słowa. Wiem, że zowal na mikrofonach. Możemy grać to tak, zresztą każdy spróbować mógłby tu z nami, więc dalej to gramy. Za chwilę kończymy gdzieś między komentatorami. Więc grubas. Taki jest ostatni beat. Ostatni freestyle też jest potrzebny. Za chwilę możemy połamać wam nerwy. I w sumie wiem, że niezłym. Chłopaki z Rosji też są w związku, nie radzieckim. Raz, dwa, trzy. Polska! Lecimy. No mieliśmy pecha. Szybko teraz wędruje piłka. Będzie okazja, Polański nie jest palony. Szkoda. Bo była to piękna akcja. Rozklepali nasi, ale tam w powtórce będzie widać minimalny spalony Polańskiego. Rosjanie i gol. Za głęboko weszliśmy w pole karne. Za głęboko. Trzeci gol w turnieju. Brawa. Niezłe! Wiesz za Lubcis, im razem wiesz za Teodor. Wiesz, że Polacy jeszcze to szybko odrobią, więc wierzymy w nich, bo jak mamy robić inaczej? Wiesz, że każdy na boisku jest kurde dobrym graczem. Płynę i tak wiem, że wygra to Polska i zawsze musimy wierzyć w to do końca. I wiesz, że ja też jestem tego pewien, z polskiej perspektywy jest 1-1. Dalej gram tak dalej, wiem, że gram to tak teraz. To nasza strefa, przekonamy do tego nawet UEFA. O, z twojej perspektywy nie liczyłbym na propsy. Z polskiej perspektywy jest 1-0 dla Polski. Zagranie na wolne pole, będzie okazja. Piszcie! Jak powiedzieli komentatorzy w studio, dziękujemy naszej reprezentacji. To był dobry mecz. Bardzo dobry mecz. Ej, ale musicie przyznać, że łatwiej będzie wygrać z Czechami niż nie przegrać z Rosją. Solar, dawaj. Powiem ci tak, Teodor jest naprawdę ciężko. Słupek temperatury jest ponad poprzeczką, którą postawili nam Polacy. I nie ma tak, że to kurwa nic nie znaczy. Myślę, że przed nami może być dobrze. Daleko możemy dotrzeć. Najdalej kurde w naszej historii. I nie ma co pierdolić. Yo, w naszej historii to ja wiem, co mam zrobić. W naszej historii, żeby ją znać, jesteś za młody. Ale czasy, kiedy grał Lato, to ziomuś Błoniek też. To wiesz, że wtedy łapaliśmy w dłonie je. Albo raczej w marzenia, bo wiesz, że teraz gramy, to teraz. Możemy grać to na scenach, jak na boiskach. Freestyle puszczać, docerać. Kiedy możemy to tak puszczać, to wiem, że znów ja gra Dudka z Dylis boiska. Ale chuj tam, znów ja strzał mogę
tu przypuszczać i znów wiem, że to może to płonąć. Teodor na strefie kipica z stolarem wciąż daje to wolne słowo, więc możemy tak grać, bo dalej to ziomal. Wiemy, że to jest Made in Poland. Kiedy to gramy, to najpierw wyjaśnijmy sprawę z Czechami, bo ja myślę sobie, że im powiem na wstępie, co nich myślę, jak wygrają na hip-hop kempie. I wiem, że wpadnę tam, powiem, no sorry, musieliście przejebać ten mecz, bo kiedy gramy teraz, nie wiem, czy dostrzegasz, że jest nas ta energia, gram taki pewniak, jest taki, że gramy, prawda, kolejna pada, bo wiem, że chłopaki starają się, jakby na mikrofonach, dziś to podam chętnie, bo wiem, że mam przyszłość w słowach. Kiedy ziom jest z piwem i kolą, to ziomu siam tak w grupie. Myślę, że każdy Polak zapytałby, gdzie masz budę. Gdzie jest buda? Brat, brat, gdzie jest buda? Piją na ławkach i piją na trybunach. I wiedzieć u nas, tak, to mamy Polska. Bo kiedy gramy, to wiemy, że mamy te słowa, rozpoznaj. Robimy to, ziomek, na całego. Jesteś podkręcony jak bramka Właszczykowskiego. Jesteś podkręcony, więc twój freestyle jest lekko musimy to wypikać. Dobra, wiem, że jest tu lekko rozkręcona publika i pewnie nie potrzebują tutaj wypikania. A ją co gra mi daje na wygranach. Jest tu ziomek w koszulce RPK. Czy gra w gałę? Nie wiem, pewnie gra. Ja powiem jedno z muzyką RPK, reprezentacji polskiej kibol. Wow. Widzisz, to nie żaden kibol, tylko kibic. I różnica mocna jest minimalna, ale dla mnie jest kurwa diametralna. Yo, wchodzę, nie reprezentuję zespołu Downa, tylko dobry rap na freestylach. Daję dla was i lecę tu na propsach, tak jak dzisiaj poleci Polska. I póki co dobrze znam się na słowach, tylko jeden punkt, ale trzeba go szanować. Wiadomo jak jest, Yo, yo, słuchaj, wiesz, my wyjdziemy z grupy, ty ziomku, daj spokój. Rosjanie dzisiaj wyszli na idiotów. Kibic numer jeden! Do kibiców. W sobotę gramy z Czechami, tak, po tym wygramy. Meczu, jak sądzisz? Że wygramy. Myślę, a jaki byś wynik obstawiał? 4-0 tu słyszałem. Ustaliliśmy już na 4-0, także jeżeli to oglądacie, to strzelajcie na 4-0. Czyli wspólnie 4-0 i tego życzymy Polakom. Bardzo emocjonująco było dzisiaj. No dobrze, a jak ci się podoba tutaj w Rap Strefie? Jak ci się podoba cała oprawa hip-hopowa? Bardzo mi się podoba. Ogólnie dobrze, jest 1-1, jest okej. Okay. Powiedz mi, jak ci się podobał dzisiaj meczek? Dlaczego Franc nie zmienił żadnego zawodnika wcześniej? No właśnie, ja chciałem się zapytać go to samo, nie? Czekałem na niego pod stadionem. Czy nie doczekałem, bo mnie głód strasznie dopadł. Ale cały stadion w pewnym momencie krzyczał: Franek, dawaj zmianę! Ale mnie chyba nie słyszał. Więcej informacji na www.facebook.com/rapstrefakibica.